No nie wiem, czy taka inne myślenie. Tutaj było mówione przed sekundą, proszę Państwa, o porządnej instytucji. Że właściwie to nie ma takiej porządnej instytucji. No i słusznie, ale wiecie Państwo, nie możemy tak bardzo podchodzić zbyt podejrzliwie do wszystkiego. Taki gest szczery, on się liczy. Ten drobny gest, który żeby był zauważony. Tutaj właśnie stanęło nasze radio i on tak ciekawie mówił, że nie można nikomu, żadnym instytucjom wierzyć jakby. No, podważają wszystko i Prawo i Sprawiedliwość. I może i mają rację, bo wiecie Państwo, człowiek tworzy instytucje na przyszłość. Na przykład mówi się często, że dzieci są inwestycją najlepszą na przyszłość. Dzieci. Tutaj mamy też firmę T-Mobile, nową firmę T-Mobile. Bardzo mi się podoba, bardzo bogata firma i bardzo inteligentna, bo to mądra, bo to ludzie rzucili się na Orange, prawda? Okazuje się, że ten Orange to za wszystko trzeba płacić. Tu po 29 groszy za minutę, a tych minut, jak gdyby było 100, to byś majątek cały zapłacił. Taka robota. Tutaj do wszystkich SMS-y za darmo, do wszystkich rozmowy za darmo. T-Mobile, a na dodatek jak doładujesz, proszę Państwa, sobie na 25 zł kartę sobie, no to Ci przychodzi jeszcze, jeśli wrzucisz 19,99 rozmowy za darmo, SMS-y za darmo, to Ci przychodzi, jak sobie naciśniesz na smartfon za złotówkę, jeżeli chcesz mieć, to on rzeczywiście przyjdzie do Ciebie przez kuriera za złotówkę, potem za dwa dni czy następnego dnia przyjdzie karta, przyjdzie przez kuriera przysłana. I to wszystko prawda jest. Z tym, że tutaj też z tym Mareczkiem rozmawiałam, on się nie nadaje na jakiegoś takiego pomocnika, bo on właściwie wszystko partaczy, bo ja będę pracować w Muzeum Jazzu. No i teraz tak, on będzie mi te filmy też puszczał do YouTube, oprócz tego, że ja będę. To znaczy, że on będzie mi pomagał. Ale jeżeli on miałby mi partaczyć, to ja dziękuję za taki układ, bo jak mówię o tej firmie T-Mobile tysiąc razy, to on mówi, że to jest oszustwo. Dostał telefon, Huawei ma, a potem znowu mówi, że oszustwo. No to po prostu niech się facet puknie w łeb. Jeżeli oni tak jak mówią, tak robią, bo kurier dostarcza telefon za złotówkę, a że to jest Lewandowskiego, że to jest partia Lewandowskiego, ja mówię, dobrze, ale to jest inwestycja dobra, inwestycja rodzinna taka na przyszłość. Dlaczego to jest inwestycja rodzinna? Dlatego, że im nas więcej, tym lepiej i oni cieszą się, że ty kupujesz telefon na kartę za złotówkę i doładowujesz co miesiąc przez 2 lata sobie 35 zł, czego nie mogą niektórzy pojąć. Sobie nie mogą pojąć, no bo jak to może być, żeby telefon był za złotówkę? Taki piękny telefon, że może być za złotówkę. Nie mogą tego pojąć. Przecież kartę doładowanie 35 sobie doładowujesz. Tysiące propozycji na SMS-ach, opcji, naciskasz. Możesz mieć następny telefon i następny smartfon, co tylko chcesz. Co tylko wybierzesz. I on potem mówi, o, a nie za dużo tych telefonów. Ja mówię, no przecież sam zaproponowałeś, że chciałbyś mieć jeszcze większy smartfon. Bo to wiecie Państwo, jak człowiek ma mało mózgu, to myśli, że jak ma mniejszy telefon od sąsiadki w tramwaju, tutaj z tego przed miasta Warszawy, czy autobusie, no to, czy autobusu, no to jak ma człowiek mniejszy telefon, to jemu jest źle. Źle się czuje. I tacy są ludzie, bo oni nie mogą mieć czegoś mniejszego, tak jak kot. Zobaczy, że tu kąsek taki większy, to on do większego leci, chociaż tego nie połknie. No ale się rzuci na to. Także popie oczy, wilcze gardło. Chociaż tutaj nie ma ani popa, ani prawosławnych, nie ma w Warszawie, ani cerkwi. Tylko są po prostu takie te systemy, proszę Państwa, ateistyczne. Czyli no, jak ateistyczne, to mówi się po prostu z mostu, że bezbożne, że nad Warszawą dominuje, proszę bardzo, Pałac Kultury Stalina i Lenina. No to jakie opcje? Jeżeli mamy filmy, proszę Państwa, Grzegorz Braun mówi, przy straży miejskiej, która chciała go wynieść sprzed Pałacu Kultury Stalina i Lenina, a on jeszcze wyraźniej, a on, ten Grzegorz Braun, jeszcze głośniej mówi, że
bezprawnie postawiony budynek autorytarny w miejscu prywatnym. No to proszę Państwa. I Zaleski nagrywa tą kamerą. I ja nagrywam tą kamerą, proszę Państwa. No i się wszyscy ściekają. No, przeciwnicy. No, proszę Państwa, dobrze, że teraz linia Mysia weszła, to może troszeczkę tego Boga więcej. Chociaż widzicie Państwo, kobieta w kolejce powiedziała, że no i tu źle, i tu niedobrze. No, nie ma dobrych opcji. Gdy jest chciwość, gdy jest pazerność. Dlatego, proszę Państwa, pomińmy te instytucje, które są wszystkie złe. Pomińmy te narodowe. Narodowe. Państwo widzą. U nas jest narodowe. Wszystko jest narodowe. Państwo zobaczą. Ta przemoc okrutna, ona jest jak gdyby rekonfiguracją rzeczywistości. Państwo, to widać po różnych dyskusjach ideologicznych, które prowadzą wszystko często jest narodowe, do mobilizacji ludobójczej. To nie są zupełnie u nas jest wszystko idee, narodowe. Także wiecie Państwo, wiadomo, że jest system szatana. Czy to będzie ta instytucja, czy inna instytucja, no to żadna nie będzie dobra. Żadna nie będzie sprawiedliwa. Proszę Państwa, wczoraj jadę z biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. No, wczoraj sobota, dzisiaj niedziela. Na celu poprawy zdrowotności i tak dalej. Wczoraj, 28, dzisiaj 29 maja 2016 roku. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego jest zamknięta, bo konferencja. Plakietek pełno na stołach powykładały. Takie dziewołchy, nie wiadomo kto im płaci, głupiutkie plakietki na sznurkach. Proszę bardzo, może dla alkoholików, bo już zapisów nie ma, bo ludzie mogliby być ciekawi, co to za konferencja. No, von Lipski to by może nawet leciała na miskę, może jeszcze miska jest, chociaż to była już godzina 15, czy która, ale co to za konferencja. To dzisiaj, pomimo że już tej konferencji nie ma, dzisiaj jest niedziela, to w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego ona jest nieczynna, ta biblioteka. Mało, że dzisiaj jest nieczynna. Jutro w poniedziałek też, 30 maja 2016 roku, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego na Dobrej 56 też będzie zamknięta. A jeszcze, żeby lepiej było, to we wtorek biblioteka dopiero od 15 godziny będzie czynna. Czyżby tam tyle było narodu, że po nich trzeba byłoby tyle sprzątać? No nie wiem. Nie wiem, proszę Państwa, ale po prostu jest nieciekawie. To wszystko wygląda jakby nieciekawie. To wymaga logistyki. Wymaga logistyki. Wymaga zaangażowania, proszę Państwa. To widziałaś jeszcze raz. Dostatecznie złych, żeby Hania, taki projekt zajmować. Gdy nadaje nasze radio, Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Także te narodowe, te wielkie, to wiecie Państwo, zawsze to będzie bezduszne, zawsze to będzie bez serca, bo to takie inkognito, nawet ludzie się często podszywają pod różne nazwy, pod różne instytucje, podszywają się pod różne organizacje, bo to jeszcze w tym komunizmie tak dobrze było za czasów niedźwiedzia ruskiego. Tak dobrze było za czasów niedźwiedzia ruskiego. Ale jak on spadnie, ten niedźwiedź ruski, po prostu w tym sensie, że nawet nie ma go w poczecie potęg światowych w Biblii, bo omawiamy, a to bestie z siedmioma głowami, a to posąg omawiamy, prawda, z księgi Daniela i w porównaniu też z Apokalipsą. To tam Rosji nie ma. Dlaczego? Dlatego, że Rosja nigdy nie miała wspólnoty, działania w stosunku do narodu Bożego. Wspólnota to może byłoby źle, bo jakaś ta wspólnota pomiędzy Panem Bogiem a diabłem, prawda? No. No chyba, że może pomiędzy diabłem a Belialem, to może byłaby jakaś wspólnota. Także proszę Państwa, proszę buziaczki i proszę jeść kaczki. Proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, to FM, Euro, Koncita, Barbie,
Wejmi, Langström, Ekstra, gdy nadaje nasze radio Koncita, to będziemy tutaj Państwa informować o tym wszystkim. To były osoby, które sądziły, że właśnie działają na rzecz... Kto zyskał, a kto stracił. To często było tak, że to były decyzje największych mocarstw, które zapadały na wspaniałych dyplomatycznych salonach, no choćby wielkie transfery ludności po II wojnie światowej. Spójrzmy na to z perspektywy historii. Czy te wielkie czystki etniczne, bo tak to trzeba nazwać, od tych najbardziej bezkrwawych, po te dzikie czystki etniczne, no jak choćby przykład tego to Bośnia i Hercegowina, prawda, już w latach 90. Czy one rzeczywiście poprawiły sytuację tych ludzi, no można by bardzo wątpić. Więc z tego punktu widzenia bardzo często właśnie ta przemoc bardzo łatwo się pojawia, nawet przemoc niezwykle okrutna i ona jest utkana właśnie z tych elementów codzienności i to stanowi nieustające zagrożenie. Czyli w gruncie rzeczy można pomyśleć tylko o jakiejś takiej głębokiej rewolucji kulturowej, ale to nie wystarczy, no zmienić podstawy programowej w szkolnictwie powszechnym. Zresztą no, tego typu projekty były nieraz... Ale to by trzeba przemodelować kompletnie sposób myślenia w jakimś sensie. Albo być może dokonać, może to już jest domena transhumanizmu, którym się często też w tym studio zajmujesz, prawda? Bo w pewnej mierze to jest tak głębokie, tak głęboko zakorzenione dziedzictwo kulturowe, no że czy można sobie wyobrazić historię, nie wiem, przyszłą ludzkości bez przemocy, bez takiej zbiorowej przemocy, nie mówię o jakichś takich chuligańskich, drobnych wybrykach. No, były takie dystopijne pomysły, na przykład wśród autorów fantastyki, ale to zazwyczaj się okazywało, że jak ten projekt bezprzemocowy gdzieś udawało się zrealizować, to natychmiast jakaś potworna przemoc się pojawiała, albo na przykład na przemocy strasznej zbudowany ów bezprzemocowy projekt został. To zresztą jest ciekawe, że w zasadzie myślenie utopijne wyparowało z kultury popularnej. Dzisiaj nie tylko dystopie cieszą się popularnością, ale nawet gdy patrzymy na bardzo modny nurt, na różne teksty postapokaliptyczne, to jeśli ta cywilizacja się odradza i jest próbą właśnie ostatecznego zażegnania tej przemocy, która doprowadziła do zagłady ludzkości, to właśnie bardzo szybko bohater odkrywa, że to jest dystopijne miasto, że za tą pozornym, takim zgodnym współżyciem, wzajemną miłością, porządkiem, no właśnie skrywa się jakiś autorytarny projekt. Znaczy, że już nie mamy złudzeń chyba. Być może, no ale to pewnie jest wątek na zupełnie inną rozmowę. Ja myślę, że na pewno te Welleita warto czytać, natomiast w kontekście takiej, powiedzmy, eseistycznej rozrywki, pobudzenia do myślenia, a nie oczekiwania, że on da gotowy projekt, że on nam sprzedaje jakiś bardzo głęboki wgląd w naturę społeczną i w naturę człowieka. Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Lech Nijakowski, socjolog, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, był Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwu też dziękujemy. Małgorzata Wołczyńska wydawała ten program, realizował Oleś Kalmuk. Teraz będą informacje, po nich Strefa Szefa. Marzena Mazur Państwa na ten program zaprasza. Ja się nazywam Tomasz Stawiszyński. Miłej niedzieli Państwu życzę, a słyszymy się w Radiu Tok FM we wtorek o 14.40 w Kwadransie Filozofa. Do usłyszenia. Także widzicie Państwo, jest wochenende, jest weekend, proszę Państwa, jest odpoczynek. Proszę bardzo. Z tym, że no niekoniecznie, bo można też się modlić. Teraz jest linia Mysia i trzeba się po prostu modlić. Co my tu będziemy opowiadać? Trzeba się modlić. Gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra. Proszę być z nami. U nas, proszę Państwa, same oryginały. Co my powiemy, co my myślimy, co pomyślimy, to powiemy, proszę Państwa. U nas są eksperymenty, u nas eksperymentalne wszystko, szczere, prawdziwe do bólu, że nawet, o widzicie Państwo, tutaj pojawia się kura, która składa złote jajka, von Lipski, też miała pokręcony życiorys, kobieta, która zachowuje się jak dziecko, która jest często oburzona, obrażona, nie zgadza się z wadliwym ADHD, co okazało się, że to wcale nie jest takie wadliwe, że
jej to ADHD w życiu bardzo pomogło. Póki co może wiadomość? Bądź przewagę w każdych warunkach z Audi Q5 Quattro. Kura, która dostępną z ratą od 1567 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Czerwcowe cztery kąty już w sprzedaży. Temat numeru: lato na balkonie. 15 pomysłów na ciekawie zaaranżowany salonik pod chmurką. Ponadto, jak dobrze zaprojektować szafę i garderobę, by wykorzystać cenne miejsce. Jakie baterie wybrać, aby obniżyć rachunki za wodę. Magazyn dostępny również z idealnym na lato kryminałem. Nie przegap. Karol, jak rozpoznajesz to naprawdę świeże? Moim zdaniem muszą być świeże zerwane. A teraz w Lidlu świeże polskie jabłka kosztują tylko 1 zł za kilogram. Pyszne polskie jabłka za 1 zł. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Niedziela, 29 maja, minęła 14. Informacje Tok FM. Agnieszka Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem. Pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka negocjują z dyrekcją placówki, chcą podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. W najbliższym tygodniu rząd ma przedstawić program Mieszkanie Plus. To szansa dla rodzin, których nie stać na własny lokum. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami z gradem na zachodzie Polski. Alert pierwszego, najniższego stopnia dotyczy 5 województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Także wczoraj burze przechodziły nad Polską w Beskidach w rejonie Babiej Góry. Piorun raził turystę, mężczyzna zmarł. W Pieninach piorun uderzył w 3 turystów znajdujących się na Sokolicy. Wszyscy trafili do szpitala. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by w czasie burzy jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie. W żadnym wypadku nie wolno chować się pod drzewami. W Centrum Zdrowia Dziecka trwa kolejna tura rozmów między dyrekcją szpitala i strajkującymi od wtorku pielęgniarkami. Negocjacje dotyczą podwyżek oraz zatrudnienia dodatkowego personelu. Szczegóły składanych przez obie strony propozycji nie są znane. Nie chciała ich także zdradzić rzeczniczka centrum Katarzyna Gardzińska. Cały czas pojawiają się nowe propozycje. Staramy się tutaj odpowiedzieć na prośby Związku Zawodowego. Przy czym, jak podkreśla rzeczniczka szpitala, zarówno dyrekcji, jak i strajkującym zależy na osiągnięciu porozumienia. Staramy się zrobić wszystko, żeby od poniedziałku panie wróciły do pracy i żeby szpital wrócił do swojego normalnego funkcjonowania. W czym obu stronom pomaga kilku niezależnych mediatorów. Tanie mieszkania na wynajem, powrót do kas oszczędnościowo-budowlanych, usprawnienie działalności spółdzielni mieszkaniowych to część propozycji zapowiadanych w programie Mieszkanie Plus. Według premier Beaty Szydło program ma być zaprezentowany w nadchodzącym tygodniu. Zakłada on przede wszystkim wybudowanie tanich mieszkań przeznaczonych na wynajem. Byłyby one dostępne dla osób i rodzin, którym nie przysługuje mieszkanie komunalne, ale ich zarobki są zbyt niskie, by mogły wynająć mieszkanie na rynku komercyjnym czy starać się o kredyt hipoteczny. W dłuższej perspektywie istniałaby możliwość wynajmu takiego mieszkania z opcją dojścia do własności. Inną propozycją w ramach programu miałby być powrót do długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe, czyli kas oszczędnościowo-budowlanych. Występ Macieja Rybusa na Euro we Francji stanął pod znakiem zapytania. Wszystko przez kontuzję barku, jakiej nabawił się podczas ostatniego meczu ligowego. Rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski poinformował, że w przypadku wykluczenia Rybusa nie będzie dodatkowych powołań. W takiej sytuacji jedynym nominalnym lewym obrońcą w zespole Adama Nawałki jest Jakub Wawrzyniak, któremu z kolei doskwiera rana w okolicy pięty. Reprezentacja Polski zagra swój pierwszy mecz na Euro dokładnie za 2 tygodnie. Wtedy zmierzy się z Irlandią Północną. Jutro trener Adam Nawałka ma podać ostateczny skład kadry na mistrzostwa we Francji. Po pełnym nagłych zwrotów akcji spotkaniu polscy siatkarze pokonali Francję 3-2 i są na najlepszej drodze do zapewnienia sobie udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Rio. O siatkarskim thrillerze Krzysztof Sandecki. W starciu Mistrzów Europy i Mistrzów Świata przez 2 pierwsze sety dominowali ci pierwsi. W drugiej partii Francuzi wręcz rozbili Polaków do 13. Trzeci set to siatkarski horror. Walka punkt za punkt. Piłka setowa dla Polaków, za chwilę meczowa dla Francuzów. Ale ostatecznie to biało-czerwoni wygrali 31-29. Czwarta partia zdecydowanie dla zawodników Stefana Antigi i o wszystkim miał rozstrzygnąć tiebreak. W nim Polacy utrzymywali w miarę spokojną przewagę i wygrali 15-12, a cały mecz 3-2.
Dla biało-czerwonych to drugie zwycięstwo w turnieju kwalifikacyjnym w Tokio i druga pięciosetowa batalia. Jutro dzień przerwy, a potem teoretycznie łatwiejsi rywale. Igrzyska w Rio de Janeiro coraz bliżej. Krzysztof Sendecki, TOK FM. Polacy w Tokio zagrają jeszcze 5 meczów, 4 z 8 drużyn zapewnią sobie przepustki do Brazylii. Pogoda. Na zachodzie burzowo, lokalnie możliwe burze z gradem. W pozostałych regionach przez cały dzień słonecznie, a już teraz grzmi w Wielkopolsce, zachodniopomorskim i na Śląsku. Na termometrach w Trójmieście i Szczecinie 26 stopni, w Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Białymstoku 27, w Warszawie, Krakowie, Radomiu, Lublinie i Wrocławiu 28. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Strefa. Szefa. Audycja Strefa Szefa, 5 minut po godzinie 14 przy mikrofonie Marzena Mazur. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed chwilą audycja o przemocy. Już za godzinę kolejna audycja o przemocy. I aż prosi się o to, żeby teraz też o przemocy było. Ale nie, nie będzie. Bo my będziemy tą zieloną wyspą pomiędzy przemocą. Będziemy mówić o czymś absolutnie odwrotnym do przemocy. No a cóż jest absolutnym zaprzeczeniem przemocy? Miłość, dobroć, piękno, networking. I chyba właśnie o networkingu, o współpracy będziemy dzisiaj rozmawiać. A dokładnie będziemy się zanurzać w błękitnym oceanie networkingu. I będą jak zwykle prezenty dla naszych słuchaczy. Zapraszam do audycji o networkingu. Teraz krótka przerwa muzyczna, a potem zaczynamy. Informacja o biletach na stronie mteatr.pl. 4 czerwca, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy. Alicja Węgorzewska i Tadeusz Deszkiewicz. W Pałacu Zamojskich na ulicy Foksal 2 jest Endorfina. Endorfina, no troszeczkę nawet parku Skaryszewskiego, może za darmo, bo tam chcą pieniądze. Proszę nie słuchać Żydów. Tutaj uwielbiam spotykać się z przyjaciółmi w sprawach biznesowych. Znakomita kuchnia daje mi dużo energii. Endorfinę polecam o każdej porze dnia. Lidia Popiel. Zapraszamy do Endorfiny, ulica Foksal 2. Tomek, słyszałeś o konkursie Zabytkomania? Wystarczy nakręcić krótki film. Łatwo ci mówić. W mojej okolicy nie ma żadnych zamków. Niepotrzebny ci zamek. Budynki, forty, wiatraki, tradycje. Przeszłość jest dookoła nas. No tak. U dziadka jest strych pełen pamiątek. Tam znajdę temat. Konkurs Zabytkomania trwa do 30 czerwca. Zgłoś film dokumentalny, reportaż lub animację. Szczegóły na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. www.nid.pl. Panie rektorze, co mamy dla fanów kina z okazji urodzin Kanal Plus? Panie Rafale, Kanal Plus do wypróbowania za 21 zł na start. Panie rektorze, a dla kibiców coś się znajdzie? Panie Rafale, wszystkie mecze Mistrzostw Europy 2016 bez dodatkowych opłat w ofercie z Multiroom. A jak to zamówić, panie rektorze? Panie Rafale, wejdź na ncplus.pl albo odwiedź punkt sprzedaży. Dzięki, panie rektorze. Panie Rafale, po to tu jestem. 21 zł to cena po wyrażeniu zgód marketingowych, zależna od warunków promocji dostępnych na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Multiroom na 24 miesiące, abonent ponosi opłaty za Multiroom zgodne ze szczegółowymi warunkami. Za reklamę dziękujemy. Autopromocja. Bo Dzień Dziecka to jest święto, chcę, by trwało cały rok, żeby z miną uśmiechniętą witał dzionek każdy brzdąc. Dzień Dziecka z Radiem dla Ciebie to rodzinna impreza, na którą zapraszam 4 czerwca w sobotę w godzinach od 11 do 17. Spotykamy się w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Przygotowaliśmy dużo atrakcji dla gości starszych i młodszych. Wystąpią zespoły muzyczne. Mini Popik, młodzi wokaliści z Domu Kultury Dorożkarnia i zaśpiewa Paulina Chodkowska. Nie zabraknie również atrakcji z Dreszczykiem. Grupa teatralna Zebra w Kratkę zaprasza Państwa w świat wiktoriańskiego humoru z lekką nutą kryminalną.
a lubiących konkursy, zagadki i nagrody, a mamy ich bardzo dużo i są to książki, gry planszowe, słodkości. Zapraszam do udziału w Kole Fortuny. Dzięki studiu plenerowemu będą z nami wszyscy słuchacze na całym Mazowszu i relacje z imprezy przekazujemy na bieżąco na antenie Radia dla Ciebie. A teraz uwaga, drodzy Państwo, zapraszam do ogrodu zoologicznego lub przed radioodbiorniki wszystkich, którzy wzięli udział w konkursie Zaadoptuj zwierzaka. Wielki finał odbędzie się około godziny 15. Przypominam, spotykamy się 4 czerwca o godzinie 11 z okazji Dnia Dziecka w warszawskim zoo. Autopromocja. Mikrofonie Marzena Mazur, w studiu już Państwa i moi goście. Pan profesor Stanisław Walukiewicz, Instytut Badań Systemowych godziny Państwowej będzie Akademii Nauk. Polskiej Akademii Nauk. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Grzegorz Turniak, prezes Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, Akademia Rekomendacji. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Krzysztof Rumianowski, przedsiębiorca i networker. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwaj ostatni panowie, czyli pan Grzegorz Turniak i Krzysztof Rumianowski, są jednocześnie autorami świeżutkiej, wręcz gorącej książki. Gorące naprawdę. Dzisiaj jak pan Grzegorz dawał mi ją do ręki, to ona była gorąca. Oto rozumiem, nagrzała się w samochodzie, tak, a nie prosto z drukarni. Książka pod tytułem Zanurz się w błękitnym oceanie. Jak networking wspiera rozwój firm? I o tej książce dzisiaj będzie. Ale bardzo pokrewną do naszego tematu książkę napisał też trzeci gość, pan profesor Stanisław Walukiewicz, Kapitał Społeczny, skrypt akademicki, Kapitał Społeczny. Ale zacznijmy od podstaw, bo być może są takie osoby, które po raz pierwszy włączyły Radio Tok FM w niedzielę po 14 i jeszcze nigdy nie słyszały o networkingu, o którym mówiliśmy już chyba 3 razy w audycji Strefa Szefa. Panie Grzegorzu, czym jest networking? No, definicji networkingu jest kilka, czyli kilkadziesiąt właściwie nawet. Pierwsza taka moja ulubiona to jest metoda osiągania wartościowych celów. W pojedynkę nie da za dużo się zdziałać. Warto mieć wokół siebie ludzi, życzliwych ludzi, którzy nam pomogą nasze cele zrealizować. Druga to jest o naszej relacji z innymi, że to jest sztuka promowania osiągnięć innych ludzi. Znowu nie koncentrowanie się na sobie, tylko koncentrowanie się na innych. Pomogę innym, inni będą chętni, żeby wam pomóc mi. I trzecia taka bardzo techniczna, jako że jestem inżynierem, jest to proces zbierania, przechowywania, przetwarzania i dystrybuowania informacji ku wzajemnej korzyści osób w danej sieci społecznej, które no, z tego kapitału, kapitał społeczny tworzą. Ja również wymyśliłem swoje dwie definicje. Jedna, że networking jest to danie szansy przypadkowi. Zazwyczaj dom praca, może jakieś grona znajomych i nagle przychodzimy na jakieś spotkanie, na jakąś konferencję, poznajemy nagle ludzi, o których nie przypuszczaliśmy, że ich spotkamy. Jakaś ciekawa inspiracja, jakieś ciekawe zdarzenie, jakieś ciekawe relacje. No i taka, która myślę sobie w Polsce... I bum, życie nam się zmienia. Tak, i w Polsce, która jest bardzo potrzebna i moim zdaniem tutaj też o tym warto porozmawiać, że networking jest katalizatorem innowacji. W krajach, gdzie ten networking jest no, dosyć taką umiejętnością społeczną, dosyć dobrze rozwiniętą, to tych innowacji jest sporo. W Polsce narzekamy, że między tym biznesem a przedsiębiorcami jest tam słabe relacje i mało jest innowacji. No być może tutaj brak tych umiejętności networkingowych również ma na to wpływ. To tak ładnie brzmi, ale z drugiej strony wiemy, że w Polsce networking jest odbierany głównie jako banda kolesi. No cóż... Ja bym powiedział inaczej. Networking to jest budowanie relacji. Wiadomo, że przy budowaniu relacji z innymi ludźmi zawsze jest taka pokusa, żeby je budować, opierać o jakieś fałszywe zasady. Jeżeli zakładamy pozytywne nastawienie jednego człowieka do drugiego i zakładamy, że wszyscy robimy to dlatego, żeby tą pulę szczęścia zwiększać, no to widać w biznesie, że biznes się rozwija i że to nie jest formuła kolesiostwa, tylko formuła pomagania innym. Jeśli ja dziś pomogę tobie, ty jutro pomożesz mnie, ale zawsze w obrębie swojego biznesu. Nie ma tutaj czegoś takiego, co było popularne jeszcze w latach 90. Mister 5%, czyli ja ci chętnie pomogę pod warunkiem, że potem pamiętaj koniecznie działka, musisz mi 5%. Działka dla mnie, tak. I
networking jako taki wyklucza taki sposób myślenia. Jest otwieraniem się na to, żeby pomóc innym w biznesie, oczywiście tym, którzy nie są naszymi konkurentami, no to jest oczywiste. No a właśnie, a dlaczego nie Mister 5%? No bo bycie pośrednikiem kosztuje. Jeżeli ja łączę dwa różne biznesy, to dlaczego mam z tego nie mieć dochodu? Bo to jest słabe, powiem tak kolokwialnie. Ale słabe moralnie? To znaczy, nie, to jest słabe w ogóle nawet od strony ekonomicznej. Dzisiaj jest tak, że ja w trakcie budowania swojego biznesu poznaję wiele osób i te osoby mają różne potrzeby, różne oczekiwania i różne mają możliwości, żeby coś dać innym. Niepodzielenie się tą wiedzą, niepodzielenie się tym kapitałem społecznym, który ja zbieram z innymi, nie daje mi niczego. Natomiast podzielenie się daje to, że inni też chętnie się dzielą swoim kapitałem społecznym. No właśnie, pojawiło się coś takiego jak kapitał społeczny. Kapitał społeczny a networking, czy to da się jakoś połączyć? Tak, to są pojęcia bardzo bliskie. Można najkrócej powiedzieć, że networking to jest stosowany kapitał społeczny, najkrócej. Koledzy, właśnie moi poprzednicy powiedzieli właśnie, jak ten networking jest używany w praktyce. Natomiast kapitał społeczny to jest takie pojęcie naukowe, ale w gruncie rzeczy najkrótsza definicja, którą myślę, że dla słuchaczy nie będzie zbyt akademicka, to po prostu kapitał społeczny to są relacje formalne i nieformalne między co najmniej dwoma osobami. Czyli muszą być co najmniej dwie osoby, żeby był kapitał społeczny. Czy to znaczy, że małżeństwo to też jest kapitał absolutnie społeczny? Absolutnie tak. W tej książce, którą pani redaktor wspomniała, tam jest bez przerwy przywoływane nazwisko Jasia i Małgosi. No, wiemy skąd te imiona są, pochodzą. I po prostu pokazane jest właśnie, jak to małżeństwo poznało się, pokochało się. To byli młodzi programiści, którzy właśnie tego alla teorii, dla nauki, ja musiałem to małżeństwo rozwieść. Gdy oni się pokochali, poznali, to budowali kapitał społeczny. Jedno byli aż w pewnym dozie naiwności, zachwytu, prawda, w siódmym niebie. No a jak to w życiu bywa, po pewnym czasie były te codzienne sprawy, przyćmiły ich małżeństwo, no i były podejrzenia, podejrzliwość, taka niesnaski. Gdy coś powtarzało, to w końcu się rozwiedli. Istota sprawy jest taka, że gdy są te dwie osoby, one budują kapitał społeczny, który ma rzeczywiście z kapitałem, ma wartość finansową, autentycznie ma wartość, to można przeliczyć na pieniądze. Oczywiście wielu słuchaczy szachnie się w tym miejscu, powie, Boże mój, co tam, bez przerwy takie... Miłość można... uczucia na pieniądze. Tak jak pani redaktor powiedziała. Ja się żachnęłam wewnętrznie. Więc oczywiście nikt tego nie wprowadza na siłę, ale życie pokazuje, że zresztą to, co mówili moi poprzednicy, właśnie te relacje, współpraca przekłada się na pieniądze, daje sukcesy, prawda? I w drugą stronę, ta niesnaski, swary, podgryzanie się, prawda, personalne walki prowadzą do rozpadu firmy na przykład. Czyli to jest jedno i w drugą stronę. Kapitał społeczny może być pozytywne aspekty kapitału społecznego i negatywne aspekty kapitału społecznego. To badamy. Czy to podgryzanie się to jest ujemny kapitał społeczny, czy negatywne konsekwencje kapitału społecznego? Bardzo dobre pytanie. To są negatywne konsekwencje kapitału społecznego. Otóż można pokazać... Niezbudowanego kapitału. Jeżeli są grupa, powstaje grupa, przynajmniej te dwie osoby, to małżeństwo, właśnie to ono się kochało, bo zawali związek małżeński, więc to był pozytywny kapitał społeczny. A gdy się kłócili, to ten kapitał społeczny się zmniejszał. Proszę Państwa, o kapitale społecznym i o networkingu i o zanurzaniu się w Błękitnym Oceanie porozmawiamy zaraz po skrócie informacji Radia TOK FM. Strefa szefa. Można tak? Siema, siema, elo, elo. To wasz ulubiony DJ mówi, dzień dobry. Już dawno wybiła godzina piąta. Wstajemy z łóżek, podnosimy główki, przesuwamy nóżki i robimy sobie jeszcze poranny krym. Ćwiczeń zanim wiekiemy waszą polują na kapusie. 15 wsiadów, 60 pojedynków i 130 fałdów. To można inaczej. Piotr Maślak, zapraszam na pierwsze śniadanie w toku. Od poniedziałku do piątku o 5 rano.
reklama. Spróbuj ponad 150 produktów kuchni azjatyckiej w super cenach podczas Tygodnia Azjatyckiego w Lidlu. Już jutro. Świeża kaczka z szyją jedynie za 7,69 za kilogram. 7,69. Oraz chrupiące zajgonki lub mini zajgonki z różnym nadzieniem. Tylko 4,99 za opakowanie. 4,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary. Czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem. Suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Dostępny w aptece. Czy wiesz, co łączy Mazury, morze, góry i miasto? To proste. Trawa i krzewy. Większość z nas nie spodziewa się w nich kleszczy. Tymczasem nawet miejski park może być miejscem zagrożenia kleszczowym zapaleniem mózgu. To bardzo groźna choroba wirusowa, na którą nie ma lekarstwa. Możesz się jej ustrzec, wykonując szczepienia ochronne. To jedyny pewny sposób na KZM. A potem bezpiecznie ruszaj w świat i ciesz się życiem. Więcej na szczepkleszcz.pl. Organizator kampanii społecznej Fundacja Aby Żyć. Beata Sadowska. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Agnieszka Lipińska. Przed nami kolejne burzowe popołudnie. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem na zachodzie kraju. Maciej Rybus prawdopodobnie nie zagra na Euro 2016. Piłkarz ma poważny uraz barku. Jeszcze dziś odbędą się konsultacje z chirurgami. Po pełnym zwrotu w akcji spotkaniu polscy siatkarze pokonali Francję 3-2 w swoim drugim meczu w ramach turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk w Rio. Więcej informacji o 15. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Strefa szefa. Audycja Strefa szefa, przy mikrofonie Marzena Mazur. W studiu państwa i moi goście, pan profesor Stanisław Walukiewicz, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, również autor książki Kapitał Społeczny, jest to skrypt akademicki do przedmiotu, rozumiem, pod tytułem Kapitał Społeczny, oraz autorzy książki Zanurz się w błękitnym oceanie, jak networking wspiera rozwój firm, czyli pan Krzysztof Rumianowski, przedsiębiorca i networker, i pan Grzegorz Turniak, prezes Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców i Akademia Rekomendacji. Powiedzieliśmy już sobie o tym, czym jest networking i jak się ma networking do kapitału społecznego. W podtytule książki, panów książki jest, jak networking wspiera rozwój firm. No i ja tu już zrozumiałam z pierwszej części, że chodzi o to, że jak kogoś znam, to mogę mu polecić kogoś innego, kogo też znam i nie wziąć za to 5%. Okay. A w domyśle mam nadzieję, że potem ten ktoś, jak pozna kogoś, kto może być pomocny dla mnie, to również mnie poleci. Czy dobrze rozumiem ideę networkingu? Dzisiaj jest tak, że większość ludzi chciałoby swoje kontakty, swoje to, co im się zdarza, od razu przemieniać w biznes, czy od razu monetyzować. Tak, nie chciałem powiedzieć brzydko kaszować, ale tak się komercjalizować. Tak, o tak. I networking jest budowaniem szerszej sieci kontaktów z ludźmi, budowaniem relacji w takiej szerszej perspektywie społecznej, nie opartej o to, że ja czegoś chcę od ciebie. Ja po pierwsze, jak spotykam się z kimś, to zastanawiam się, jak ja jemu mogę pomóc. Ten sposób myślenia taki odwrócony, nie wzięty z kapitalizmu takiego amerykańskiego, szybkiego, który od razu każe nam wychwytywać każdą okazję do zrobienia biznesu, bardzo się przekłada na takie spokojne i dobre budowanie biznesu. Ja ale powiem, że to brzmi bardzo idealistycznie, bo okej, okay. Dzień dobry, jak mógłbym panu pomóc, ale w domyśle ciągle mam, bo być może pan kiedyś pomoże mi.
Ale tak jest zawsze z ludźmi, to znaczy dzień dobry, jak miło cię zobaczyć, dlatego, że nam się miło rozmawia. Dzień dobry, czy pójdź ze mną na kolację, bo nam się miło rozmawia, przecież zawsze wszędzie gdzieś mamy jakiś interes w tym, że wchodzimy w relacje z ludźmi. Tylko to, tu oczywiście z jednej strony Krzysztof masz rację, z drugiej strony taka codzienna rzeczywistość biznesowa, no ja przynajmniej przez wiele lat widziałem, że ona tak się, no trudno jest tak pomagać, pytać i coś z tego nie mieć, a niestety rzeczywistość jest taka, że jest też sporo naciągaczy, którzy po prostu budują relacje, tylko je wykorzystują, nie dając od siebie w zamian. Są, można powiedzieć, biorcy i dawcy, dawcy, którzy chętnie pomagają, a biorcy tylko wykorzystują. I tutaj coś, co jest u podstaw tej naszej książki legło, to to, że od 10 lat działamy w społeczności przedsiębiorców, takie społeczności po 30, 40, 50 właścicieli firm, to spotykają się regularnie, według bardzo precyzyjnych zasad, reguł, kodeksu etyki i wtedy tam jest gwarancja, że rzeczywiście im więcej innym pomogę, tym więcej do mnie wróci i nie potrzebuję tych magicznych 5 czy 10%. I to jest moim zdaniem klucz do sytuacji, do sukcesu i tej idei na całym świecie, również w Polsce, gdzie się mówi, że ten kapitał społeczny jest niski, że zaufanie społeczne jest też dosyć niskie, a okazuje się, że jak jest dobrze skonstruowany model biznesowy, to uruchamia w ludziach ten potencjał współpracy, który normalnie jest trochę jednak no, przez kulturowe różne aspekty zniszczone. Zaraz o kapitale społecznym w Polsce zwłaszcza jeszcze porozmawiamy. Chciałam spytać o tę organizację. Czy to jest tak, że networking najlepiej rozwija się w takich ścisłych ramach? Czyli czy potrzebujemy organizacji networkingowej, żeby móc uprawiać, nie wiem w ogóle czy uprawiać, to jest dobre słowo, dobry networking? Czy daje się samodzielnie to robić? Możliwości jest wiele, sporo, tylko jeśli no, rozwijamy swój biznes, jeżeli chcemy, żeby ten kapitał społeczny dla nas pracował, to jedni wolą działać bez żadnej struktury, drudzy wolą mieć strukturę. To na tej zasadzie, że nie wiem, no mogę sobie sam pojechać z plecakiem przez świat, a mogę pojechać z grupą przyjaciół. I w jednej i drugiej sytuacji zdobędę kawał informacji, ciekawych doświadczeń i przeżyć. Czyli da się i tak, w zależności od tego, co nam bardziej odpowiada. Co nam bardziej odpowiada. Natomiast myśmy tu zauważyli, że no, mimo, że w Polsce panuje taki mit, że Polacy nie potrafią ze sobą współpracować, nie ufają sobie, potrafią, ufają. Być może dzięki temu, że jest dobry model biznesowy, który no, mechanizm spotkań i współpracy, ale myślę sobie, że pewnie za jakiś czas okaże się, że takich społeczności też jest więcej i że Polacy generalnie są narodem współpracującym. No ale właśnie, panie profesorze, Polacy sobie nie ufają, to wiemy już od dawna. Tak, tak, ja też się zgadzam z tą opinią. To różnorodne badania wykonane przez różnorodne ośrodki naukowe pokazują jednoznacznie, że zaufanie społeczne w Polsce jest niskie, że kapitał społeczny generalnie rzecz biorąc jest niszczony, bo to właśnie jak mówiliśmy poprzednio, prawda, jest kapitał społeczny dodatni, jakaś wartość tam powiedzmy w tysiąc złotych na osobę i ponieważ no, nie współpracujemy, różne są ku temu powody, no niestety ten kapitał, wartość tego kapitału spada, oczywiście nie spada, tak jak pani redaktor zauważyła, nie staje się ujemna, ale zmniejsza się. Kapitał społeczny jest bardzo istotny. Tutaj moi koledzy mówili właśnie o tym, że to w praktyce rzeczywiście nie chodzi o te 5%. To naprawdę daje wszystko. Dzisiaj, w dzisiejszej ekonomii, bo ekonomia, dzisiaj gospodarka, nauka to są działalności społeczne. Mało jest takich odkrywców, którzy tam jeden, jedyny gdzieś tam siedzi cichutko, pisze 5, 6, 10 lat, coś wielkiego wynajdzie i społeczeństwo zachwycone i tak dalej. Większość to są zespoły ludzkie i teraz to, co koledzy podnosili, to mianowicie sprawa, jak się współpracuje. To jest stworzenie atmosfery pracy twórczej, że my współpracujemy, my się spotykamy, mówimy sobie dzień dobry, spotykamy się, my chodzimy od czasu do czasu na kolację, spotkania przy piwie, ale cały czas myślimy też o jakiejś pracy, problemie, który chcemy rozwiązać. Być może nam się uda, być może się nie uda, ale ta atmosfera pracy twórczej, to rozwiązywania problemów, to jest właśnie istota networkingu. Ci ludzie, którzy, jak panowie mówili, nie spotykają się po to, żeby powiedzieć sobie dzień dobry, bo to nie na tym polega, ale naprawdę przedstawiają problemy. Ja byłem na takich spotkaniach, jest to fantastycznie zorganizowane. Tutaj koledzy są profesorami stosowanego kapitału społecznego i po prostu to polega na tym, że dynamicznie jest ta akcja prowadzona i każdy przedstawia swoje problemy, znajduje partnera do rozwiązywania problemów twórczych. Nie dyskusji o tym, jak co by było, gdybym ja był tam, prawda, albo ci są tacy. To się właśnie, ta atmosfera pracy twórczej, atmosfera stworzenia, że tworzymy coś nowego.
próbujemy coś rozwiązać. Nie twierdzę, że się zawsze uda. Tak. Życie jest różne. Ale to właśnie koledzy bardzo doskonale robią i ja, że tak powiem, jako naukowiec byłem zachwycony tym. No właśnie, ale czy pan na przykład robiąc badania nad kapitałem społecznym w Polsce, nie ma poczucia, że w naszym kraju jest coraz gorzej? Bo patrząc na taki dyskurs, czy polityczny, czy społeczny, i w ogóle co się dzieje w społeczeństwie, to ten podział taki bardzo silny, chociażby światopoglądowy, który odbija się na wszystkich aspektach naszego życia, również na biznesie. Czy to nie jest tak, że właśnie ten kapitał ciągle maleje i nie wiem, być może będzie lepiej, jak sięgniemy dna, czyli jak wyczerpiemy do końca, jak już z nikim nie będziemy chcieli rozmawiać? Pani redaktor podniosła bardzo istotną kwestię. Jak daleko, jak głęboko będzie spadał ten kapitał społeczny, wartość kapitału społecznego? Czy może sięgnąć dna, czyli być wartość zerową? Czy można sobie wyobrazić, że społeczeństwo stanie się zbiorem atomów? Każdy sobie rzepkę skrobie. Otóż moja odpowiedź jest nie. Społeczeństwo, oczywiście są te właśnie, rośnie wartość, maleje. Ona, no jak w życiu, wartość czegoś tam wzrasta, wartość czegoś tam maleje. Ale generalnie w tej chwili zgodzę się z opinią pani redaktor i potwierdzają to różnorodne badania, rzeczywiście z kapitałem społecznym w Polsce jest źle. A to źle przekłada się również, no to co widzimy w życiu politycznym, to państwo tutaj w TOK FM to bez przerwy przedstawiacie, to może jeszcze o tym nie będę mówił. Natomiast no, w naszej innowacyjności, naszej gospodarki jest bardzo kiepsko, naprawdę bardzo kiepsko. No, jakby tam nie mówić, to tam są różne, ale ja to opowiadam takim studentom taką króciutką opowieść. Za komuny, jak tam, że nie liczy się, bo to się liczy właśnie gospodarkę, wartość gospodarki, to byliśmy tam 10, 11 gospodarką świata. Jak powstała grupa 2020, to chcieliśmy wejść do tej grupy i tam mówiono o 19. Teraz jesteśmy w środku trzeciej dziesiątki i nie ma w moim odczuciu, moim personalnym, moim osobistej ocenie żadnych przesłanek, żebyśmy poszli wyżej. Żebyśmy weszli na przykład do G20. Nie widzę takich, naprawdę, mimo tego. I to jest efekt spadającej wartości kapitału społecznego. Czyli Polacy nie ufają sobie, nie chcą ze sobą współpracować, nie wymieniają informacji, nie dzielą się kontaktami. Ja bym powiedział, że główną zasadą to jest tak, budowę kapitału społecznego to jest to, co robią moi przedmówcy, mianowicie rola szefa, tego lidera, który prowadzi ten zespół. Jeżeli ten lider stwarza atmosferę podejrzliwości, kłótliwości, najpierw ja cię przezlustruję, a potem będę z tobą współpracował, to pani redaktor doskonale zna i słuchacie na pewno też doskonale znają sprawę, że współpraca taka będzie albo szczucna, albo to będzie, będą to himala jakiejś hipokryzji. Także to nie na tym polega. I naprawdę no, wszyscy jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy inteligentni i prawda, staramy się, ale ta rola szefa, tego organizatora, tego lidera jest nie do przecenienia w budowie kapitału społecznego. Panowie to doskonale robią, robiąc networking. To był pan profesor Stanisław Walukiewicz, który powołuje się na autorów książki Zanurz się w błękitnym oceanie, jak networking wspiera rozwój firm. Obaj autorzy to nie są teoretycy, nie są naukowcy, tylko przedsiębiorcy. I rozumiem, że napisali tę książkę, ponieważ w ich biznesach networking przyniósł wymierne korzyści. Pan Krzysztof Rumianowski, przedsiębiorca, networker, czy jest pan w stanie oszacować, o ile albo ile zarobił pan albo pański biznes, ja nie wiem, czy tak można powiedzieć, można na networkingu? Tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. My w grupie przedsiębiorców mierzymy na bieżąco to, ile kto zarabia na tym, że wymienia kontakty. Ja powiem tak, że 10 lat jestem networkerem, czy jestem uczestnikiem takiej grupy, która wymienia między sobą rekomendacje i polecenia. Już w trzecim roku zobaczyłem, że 100% moich biznesów ma swoje źródło właśnie tam. 100%? 100%. To znaczy gdzieś zawsze było źródło, może w trzecim pokoleniu, w czwartym pokoleniu znajomości, że dzięki temu poznałem tamtego, a dzięki niemu następną osobę. Ale jak chciałem dojść do źródeł, to okazywało się, że zawsze gdzieś na początku było jakieś spotkanie w ramach tej struktury BNI, której jestem członkiem. No, to oczywiście nie jest badanie naukowe, nie było grupy kontrolnej, nie wiemy, jak by ten biznes poszedł, gdyby tego networkingu nie było, ale rozumiem, opierając się na takim subiektywnym poczuciu, czy pański biznes by przetrwał bez networkingu? Ja mam, to czym się zajmuję jest wyjątkową rzeczą, którą można polecać tylko. Znaczy trudno jest dać ogłoszenie do prasy, trudno jest
wysłać mailing, trudno jest. My współpracujemy z dużymi firmami i przekonujemy ich do tego, żeby wprowadzać do pracy osoby niepełnosprawne. Gdyby ogłoszenia dawały sukces, to wiemy, kto ma najwięcej pieniędzy na danie ogłoszeń i już by nie było osób niepełnosprawnych wykluczonych poza możliwość pracowania. Trzeba przekonać szefów, trzeba przekonać decydentów w firmach, żeby chciały współpracować. To jest usługa, to jest pomoc, którą można tylko przez polecenia robić. Dzięki BNI-owi wchodzę do prezesa, znaczy dzięki tej naszej strukturze, dzięki grupie, dzięki poleceniu, które uzyskuję, wchodzę do prezesa i rozmawiam i jestem ciepło przyjęty. To jest zupełnie inna sytuacja niż ktoś, kto przychodzi z ulicy. Kto przychodzi z ulicy. Sam się napatrzyłem, w jaki sposób oferty przychodzą, czekając w sekretariacie, żeby wejść już. Widziałem, jak panie sekretarki mówi, proszę przesłać ofertę maile. Dlaczego mailem? Wszyscy wiemy, bo tam koszt elektroniczny jest dużo łatwiejszy do użytkowania niż zwyczajny. Jest bardziej pojemny. Nie trzeba otwierać w ogóle koperty. Dokładnie tak. To był pan Krzysztof Rumianowski, przedsiębiorca i networker. Rozmawiamy o książce Zanurz się w błękitnym oceanie, jak networking wspiera rozwój firm. I już mówię, że w trzeciej części audycji 3 egzemplarze tej książki podarujemy naszym słuchaczom, patrzą na autorów z autografami autorów, rozumiem? Tak, oczywiście. Z dedykacją imienną. Absolutnie. Dobrze, w związku z tym w trzeciej części ogłosimy konkurs na książki, ale to, co mnie bardzo ujęło w tej książce, to właśnie to, że cała czwarta część to są przypadki przedsiębiorców, którzy na networkingu skorzystali. I to skorzystali, to są po prostu opisane biznesy właścicieli lub współwłaścicieli firm, którzy zarobili konkretne pieniądze na tym, że brali udział albo w jakiejś właśnie sieci networkingowej, albo w ogóle zaufali networkingowi. Skąd się wzięli ci ludzie? W końcu 2005 roku skontaktowali się ze mną przedsiębiorcy, którzy ze Szwecji, którzy zainteresowani byli, żeby ten model networkingu wprowadzić do Polski. Model, który istnieje w tej chwili od ponad 30 lat. Inicjatywa wyszła z Los Angeles, z Kalifornii. No i obecnie działa w 60 kilku krajach. Prawie 200 tysięcy przedsiębiorców, takich jak Krzysztof, są członkami takich społeczności. I tydzień w tydzień spotykają się, jak powiedziałem, według dobrze dopracowanego modelu biznesowego, który jest bardzo precyzyjnie mierzona efektywność, są bardzo jasne reguły, są cele wyznaczane i tak dalej. I teraz ci przedsiębiorcy, uczestnicząc w tych spotkaniach, generują nie tylko wprost biznes, ale również korzystają w wielu innych obszarach. Kiedy te 10 lat temu zacząłem tworzyć takie społeczności, to ja uczyłem się, myśmy się wszyscy tego uczyli. Po tych 10 latach widać, że już ci, którzy działają dłużej, tak jak Krzysztof 10 lat, ale wywiady zrobiliśmy z członkami, którzy są 3, 4, 5, 6 lat, z takimi ludźmi, którzy rzeczywiście zobaczyli, że to jest dla nich sposób na życie, że to jest odzwierciedla ich system wartości. Zresztą ich motywacje wewnętrzne, to, co ich w życiu kręci, w jaki sposób oni kochają robić biznes. Zresztą zrobiliśmy takie badanie testem właśnie motywacji, co pokazało, że ta grupa ma bardzo interesujące wymiary właśnie swoich motywacji, co ich ciągnie do takich społeczności. Czyli wracając, z jednej strony to są ludzie, którzy, jak powiedziałem, startują dopiero i taka społeczność daje im niesamowitą taką wsparcie, dlatego że są członkami również i przedsiębiorcy, którzy mają 20-30 lat, prowadzą biznesy i dzielą się swoją wiedzą. Z drugiej strony ci, którzy są kilkanaście lat, nagle obserwując innych przedsiębiorców, patrzą, czymś mogą się podzielić, mogą podpowiedzieć, mogą poradzić, czuć się dzięki temu lepiej, a oni prowadząc dojrzałe biznesy, które zatrudniają 50, 100 czy więcej pracowników, nie muszą szybko, mówiąc żartobliwie, skomercjalizować tych relacji, nie potrzebują natychmiast się tego kończyć, tylko rozwiązują swoje problemy. A tak jakbyśmy chcieli w jednym zdaniu powiedzieć, dla kogo networking jest najlepszy? Bardziej dla ludzi w korporacjach, bardziej dla właścicieli własnych biznesów, bardziej dla pracowników średniego szczebla? Dla kogo networking jest po prostu idealny? Są trzy obszary, w których networking się przydaje. Po pierwsze kariera, po drugie sprzedaż, po trzecie rozwój biznesu.
kariera, czyli dla osób właśnie w korporacjach, którzy myślą o tym, żeby w pełni wykorzystać swój potencjał, żeby rzeczywiście mają wykształcenie, mają pasję, mają swoje ambicje, mają swoje marzenia i dzięki networkingowi mogą w stanie to zrobić. Ci, którzy zajmują się sprzedażą, to bo wiadomo, handlowcy na różne sposoby szukają nowych klientów, ten kapitał społeczny jest jednym ze sposobów, a przedsiębiorca, że rozwinie biznes, nie ugrzęźnie na jakimś etapie rozwoju, tylko dzięki tej społeczności, dzięki temu cotygodniowemu, wzajemnemu, no troszeczkę takiemu stawianiu sobie wyzwania, jednocześnie rozliczaniu się z tego, w jaki sposób ja z tego kapitału społecznego korzystam, jak go rozwijam, że również mogą ten swój biznes rozwinąć. Przy sprzedawcach się trochę aż zająknęłam, bo z racji zawodu bywam na wielu konferencjach i na tych wielu konferencjach zawsze jest tak, że po wejściu i przy pierwszej wymianie wizytówek natychmiast dostaję przynajmniej 15 wizytówek od sprzedawców. Jak tylko zauważą, że ja niczego nie sprzedaję, to natychmiast próbują coś sprzedać mi i to już mnie boli. Bo, no właśnie, czy to jest dobry networking? Czy tak właśnie sprzedawcy powinni robić? No nie wiem. Ale szczególnie zapraszam właśnie te trzy grupy, czyli być może sprzedawców, być może osoby zainteresowane własną karierą i być, a zwłaszcza pewnie przedsiębiorców z własnym biznesem, do trzeciej części audycji, gdzie będziemy książkę rozdawać. Przypominam, że mówimy o książce Zanurz się w błękitnym oceanie, jak networking wspiera rozwój firm. A teraz zapraszam już na skrót informacji Radia Tok FM. Strefa szefa. Pierwsza wojna światowa oficjalnie zakończyła się 3 października 2010 roku. Aby zrozumieć, posłuchaj programu Owczarek od poniedziałku do piątku po 10. Zapraszam, Cezary Łasiczka. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. No, ale ciekawie. 14.40, Agnieszka Gwińska. Przed nami kolejne burzowe popołudnie. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem na zachodzie kraju. W Centrum Zdrowia Dziecka trwają negocjacje między pielęgniarkami a dyrekcją. Rzeczniczka Instytutu zapewnia, że obu stronom zależy na jak najszybszym wypracowaniu porozumienia. Tragiczny w skutkach pożar w domu opieki pod Kijowem. 17 pensjonariuszy zginęło, 18 osób zostało rannych. Więcej informacji o 15. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Strefa szefa. Audycja Strefa szefa, przy mikrofonie Marzena Mazur, w studio autorzy książki Zanurz się w błękitnym oceanie, jak networking wspiera rozwój firm, czyli pan Krzysztof Rumianowski, przedsiębiorca i networker, oraz Grzegorz Turniak, prezes Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców i Akademia Rekomendacji, oraz pan profesor Stanisław Walukiewicz, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, autor książki Kapitał Społeczny. O ten kapitał społeczny jeszcze chciałam zapytać. Jak to jest w takim razie, że są osoby, które naturalnie budują ten kapitał społeczny, mają to we krwi, w temperamencie, w osobowości, w charakterze, a osoby nie? Czy to się da zbadać, czy to się da wyuczyć, czy to można zmienić za pomocą szkolenia? Jak to wygląda? Ależ to jest absolutnie bardzo, bardzo cenna uwaga, bo w rzeczywistości tak jest. No, nie wszyscy ludzie lubią się kontaktować, mieć jakiś kontakt z ludźmi nieznajomymi. I gdybyśmy jej tak recepcję, na przykład posadzili recepcjonistkę, która ma awersję do takich spotkań, no to ona by bardzo źle pracowała na tym stanowisku. Natomiast są inni, którzy są absolutnie budowani przez to, że budują się, że spotykają ludzi nieznanych, zadają mu absolutnie nieoczekiwane pytania i tak dalej. No, nasz były prezydent Lech Wałęsa jest takim przykładem człowieka, który się podaje, że nigdy nie przygotowywał do wywiadów i najlepiej odpowiadał wtedy na takie pytania, których absolutnie nie znał przedtem. Ale to już pomijając to wszystko inne. Ja myślę, że czasy ustawianych pytań już minęły jakiś czas temu. Przypuśćmy, ma pani redaktor prawie rację. Ja się to tak. No, a wracając do istoty rzeczy, no jest tak jak w życiu. Są ludzie bardziej twórczy, mniej twórczy. Są ludzie zdolni, mniej zdolni, prawda? Ktoś umie pięknie grać na pianinie, ktoś inny nie może grać, nie ma słuchu i tak dalej. Także tu jest dokładnie to samo. Są ludzie, którzy są
Predysponowani do tego, żeby być liderem. Oni absolutnie, no ja nie chcę wyróżniać się, ale jakoś tak, tak jak koledzy powiedzieli, jak oni spojrzą, widzą dwóch przedsiębiorców, to muszą jak ich połączyć. Dla mnie też, jak ja widzę dwie osoby, jakby to działało. Jak dwie osoby, to mogę powiedzieć, ja już mam takie wyobrażenie, że co by było, gdyby te osoby współpracowały. I można łatwo powiedzieć, to są powszechnie znane przypadki, że nie daj Bóg, gdyby się takie dwie osoby kiedyś spotkały na przykład w jednej firmie, bo rozwalą wtedy i kamień na kamień nie zostanie. Także są takie i takie przypadki pozytywne bardzo. Kiedy się spotkają dwaj ludzie w garażu i zbudują komputery na cały świat znane i tak dalej, prawda? Ale też drugie przypadki, kiedy się spotykają tacy ludzie i kamień na kamień nie pozostanie. Ale czy da się tego nauczyć? Czy to jest tak, że na przykład badania pokazują, że za pomocą szkolenia można w sobie zmienną pod tytułem chęć rozmawiania z obcymi albo chęć zaufania, bo rozumiem, że zaufania innym urośnie nam pod wpływem szkoleń, lektur, czegoś. Absolutnie tak. Absolutnie, to znaczy atmosfera tutaj, ogólne otoczenie, prawda? Atmosfera buduje albo rujnuje. Jeżeli jest atmosfera powszechnej podejrzliwości, wszyscy są kontrolowani, wszyscy podejrzewają wszystkich, no to ten człowiek, który by zaczął tam się spotykać, mówić, słuchajcie, co zrobimy, to zaczęto by najpierw go właśnie lustrować, badać i tak dalej. Czyli ta atmosfera, bo jest atmosfera pracy twórczej, ufamy sobie, teraz, prawda? Albo jest atmosfera odwrotnie, że podejrzewamy wszystkich i dopiero po sprawdzeniu. Co oczywiście przykłady są powszechne, że to drugie rozwiązanie nie jest absolutnie efektywne. Oczywiście jest daleko od naiwności, nie możemy być naiwni. Takie najlepsze powiedzenie jest po angielsku in mistrust we trust. To znaczy in mistrust we trust. To znaczy